Bo nie ma co ukrywać, to jest jakaś rakieta. Mamy Jovenium, mamy tutaj oczywiście chirurga, mamy armię kapitanów Fiddles, mamy pilociki. W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy najnowsze trailery do Garden of Banban 6, które będzie miało swoją premierę jeszcze w tym roku. A jeżeli jesteście ciekawi, co wydarzy się w Garden of Banban 6, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 25 tysięcy łapek w górę. I w ten sposób pobijecie rekord z poprzedniego odcinka, pod którym zostawiliście aż 23 tysiące łapek w górę, za które oczywiście bardzo serdecznie wam dziękuję. No i najważniejsze, w komentarzu napiszcie hashtag czekam, jeżeli czekacie na Garden of Banban 6. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i pomóż mi dobić 2 miliony subów do końca roku. Tylko dzięki tobie może się udać. W pierwszej kolejności oczywiście obejrzymy sobie oficjalny trailer Garden of Banban 6, który pojawił się dosłownie kilka dni temu, więc zobaczmy, jak to wygląda. I z tego, co widzę, to jest chyba bodajże chapter 4 jeszcze i... czy ja tam widzę slow saline po prawej stronie? Chyba tak, ale pewności nie mam. Jestem ciekaw, jak tutaj twórcy wymyślili i co wykombinowali. O, to miejsce znam. Tutaj wszystkie oczywiście postacie były zamknięte przez szeryfa Toadstera i z tego, co widzę, ktoś ich wszystkich teraz wypuścił. Tak to przynajmniej wygląda, że te klatki się otwierają. Tylko pytanie, czy to są puste klatki? Czy może te wszystkie postacie dalej tutaj siedzą zamknięte i teraz ktoś po prostu je wypuścił na wolność, aby mogły zejść jeszcze niżej do oczywiście przedszkola Banban i te podziemia... Tak jest, to była Slow Saline i z tego, co widzę, to ona jako pierwsza uciekła, ponieważ była najszybsza i... Oj tak, oczywiście Banbalina też tutaj sobie ucieknie, z tego przynajmniej co tutaj widzę, więc dość ciekawie się zapowiada ten chapter 6. Jestem też ciekaw, jak to będzie z chapterem 5, ponieważ nie ma co ukrywać, chapter 5 też już został zapowiedziany, ale nie wiadomo, kiedy się pojawi, czy w ogóle się pojawi. Okej, bardzo ciekawy trailer, na sam koniec widzieliśmy oczywiście Jumbo Josha, który również uciekł, ale dlaczego? Tego jeszcze nie wiemy, ale na koniec mamy informację: moja walka nie jest z tobą, to tylko ostrzeżenie. Jestem ciekaw, kto napisał ten tekst i kto nam tutaj jakby troszeczkę grozi i jestem ciekaw, kogo spotkamy w chapterze 6. Może będzie to królowa Bouncelia, z którą tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło i z tego, co widzę, Jester zabiera berło, oczywiście tutaj naszej królowej. Jestem ciekaw, czy ona przeżyła w ogóle, gdy te niegrzeczne stworki z jej brzucha się wydostały, a to jest oczywiście kolejny trailer i to jest fanmade, więc jestem ciekaw, czy będzie lepszy niż oryginalny. I z tego, co widzę po grafice i po kolorach, to jest zdecydowanie lepszy trailer, nie ma co ukrywać. I z tego, co widzę, to chyba jest kolejne miejsce jakieś, podziemia. To jest jakby koncept, więc jakby tutaj nie ma co się wzorować, ale jednak nie ma co ukrywać. Te fanmade'y są o wiele, wiele lepiej zrobione. Tutaj są jakieś... jakaś zagadka tam była. Jest Izolfius oczywiście, ojojoj. I mamy tutaj oczywiście tego Syngeriona, czy jakoś tak on się nazywa. I coś czuję, że on będzie takim doktorkiem, który jakby robił wszystkie te eksperymenty na tych biednych postaciach. W sumie jakby na to spojrzeć, to mogłaby być dość ciekawa zagadka, że jakby musimy złożyć berło królowej Bouncelli, aby ją przywrócić do życia, bądź też jakby pomóc jej odzyskać moc, którą utraciła poprzez to, że te wszystkie potwory z jej brzucha się wydostały. A jeżeli już mowa o królowej Bouncelli, to kolejny trailer pokazuje coś bardzo, ale to bardzo mrocznego. Mamy królową Bouncelli, która leży tutaj i mamy tą nową, zieloną postać. On się chyba nazywa Benito, przynajmniej tak go społeczność nazwała. I oczywiście mamy Syrgiona, czyli jakby tego chirurga. I być może Syrgion będzie dobrą postacią, przynajmniej tutaj tak twórca tego trailera przewiduje, że Syrgion przeprowadzi operację na królowej Bouncelli i ona wróci do życia. A przynajmniej tak to mniej więcej wygląda, chociaż Benito wygląda dość przerażająco, więc może on jest po prostu jakby asystentem tego chirurga? Ciężko powiedzieć. Niemniej jednak sam koncept wygląda bardzo interesująco i może nieźle pobudzić wyobraźnię co do chapteru 6. Tutaj natomiast mamy kolejny trailer i z tego, co widzę, na samym początku leży sobie Captain Fiddles. Mamy właśnie, być może to jest właśnie klucz do rozwiązania zagadki, czyli ta nowa postać Benito, która będzie w Garden of Banban 5, natomiast nie będzie go prawdopodobnie w 6, bo wydaje mi się, że 6 to będzie jakby nawiązanie, a 5 to będzie jak się cofniemy w czasie, przynajmniej tak mi się wydaje, więc ciężko powiedzieć, niemniej jednak spojrzał w naszą stronę, co oznacza tylko jedno, że będzie złą postacią, coś tak czuję. Jeżeli chodzi o ten trailer, to wydaje mi się, że tutaj twórca już totalnie odleciał, jeżeli chodzi o koncepty postaci, ponieważ nie jestem w stanie nawet nazwać niektórych postaci. Mamy tu jakieś
jakiegoś lwa i szczerze powiedziawszy, on wypuszcza dosłownie trailery praktycznie codziennie, jakiś nowy gameplay albo trailer się pojawia, więc żeby ogarnąć te wszystkie koncepty i wszystkie postacie, to trzeba byłoby naprawdę, nie wiem, no trzeba siedzieć 24 na dobę i przeglądać Wikipedię. Niemniej jednak, jeżeli znacie nazwy tych postaci, to możecie mi napisać w komentarzu. Jestem ciekaw, jak się nazywa ten lew i ten zielony stworek, którego właśnie widzieliście przed chwilą. Niemniej jednak wygląda to bardzo dobrze i nawet bym powiedział, że lepiej niż oryginalny trailer, i te filmiki tego gościa naprawdę robią ogromne wrażenie. I mamy oczywiście szeryfa Toadstera, który idzie, i wiemy już, że szeryf Toadster jest prawdopodobnie, no, dobrą postacią, chociaż różnie to bywa w takich grach. Twórcy mogą mieć jakiś inny koncept i mogą stwierdzić nagle, że zróbmy szeryfa Toadstera jako złą postać, albo zróbmy jego brata bliźniaka, który będzie totalnie zły. I czy to jest jakaś kręgielnia? Okej, czyli kolejny poziom to będzie kręgielnia, chociaż mam wrażenie, że momentami tutaj dzieją się totalnie losowe rzeczy, losowe sceny, bo jak widzicie, idzie szeryf Toadster jakimś garażem. Tutaj mamy jakieś ujęcia na kręgielnię, gdzie mamy tylko logo Garten of Banban i być może jest to kręgielnia gdzieś z podziemi Garten of Banban. Niemniej jednak od przedszkola poprzez jakiś zamek i podziemia... O, szeryf Toadster został porwany. Czy to jest siłownia? Nie, to jest jakiś garaż. Okej, okay, to już totalnie wymyka się spod kontroli. Mamy tutaj nawet garaż. Tego się nie spodziewałem. Niemniej jednak jesteśmy w sali sądowej. Jaki to ma sens? Nie rozumiem, widzowie. Napiszcie mi w komentarzu i wyjaśnijcie, bo ja już naprawdę się pogubiłem. Czy to będzie... A, bo to będzie nowa postać, sędzia na kręgielni. Tak mi się wydaje. No zobaczcie, ile jest tych postaci. Jeżeli potraficie je nazwać wszystkie, to napiszcie w komentarzu. A skoro już mówimy o trailerach i o kopiach trailerów, to tutaj macie po prawej stronie porównanie oficjalnego trailera z fanmade'em i możemy sobie porównać, który trailer jest lepiej zrobiony. Jak na razie wydaje mi się, że fanowski wygląda lepiej, chociaż w fanowskim nie ma takiego ładnego światełka, jeżeli chodzi o te przyciski. Natomiast w oficjalnym to tak jakby się mieni, to wygląda tak zdecydowanie lepiej. Natomiast w fanowskim trailerze wszystko jest jaśniejsze i bardziej wyraźne. Zresztą możecie zobaczyć na drzwi. Drzwi są naprawdę bardzo dobrze zrobione, fajnie się otwierają. Natomiast na oficjalnym mam wrażenie, że ta jakość jest jakaś taka gorsza i jakoś tak to źle wygląda. I mamy oczywiście slow cell line. Zresztą tu możecie porównać. Korytarz widać doskonale, a tutaj w oficjalnym trailerze no nie do końca jakby to wszystko jest zrobione. Ale być może twórcy oficjalnej gry chcieli zrobić właśnie tutaj coś na zasadzie takiego bardziej mrocznego klimatu, a tutaj twórca fanowski bardziej chciał po prostu pokazać, żeby wszystko było bardziej wyraźne. Jak na przykład oglądacie na telefonach, to czy to jest nowa postać? Przynajmniej tak mi się wydawało. I tutaj ewidentnie mogę powiedzieć, że oficjalny trailer lepiej wygląda na tej scenie z oczywiście Jumbo Joshem. Kolejny trailer jest bardzo interesujący, ponieważ chcę wam pokazać coś ciekawego i w jaki sposób można by było zrobić, żeby te trailery były lepsze, jakby twórcy jakby mogli to ogarnąć, a mianowicie dodać bardziej jaskrawych kolorów. Moim zdaniem to będzie wyglądało lepiej. Zobaczcie na tę lawę. To wygląda pięknie. Te lokacje wyglądają po prostu nieziemsko. I mamy tutaj też Jestera, który był jakimś takim spektralnym Jesterem, więc być może to jakaś jego moc, być może to jakiś koncept. Niemniej jednak został ostatecznie zamknięty w klatce i prawdopodobnie będzie w więzieniu po prostu szeryfa Toadstera, jakimś takim po podwyższonym rygorze, żeby się nie mógł wydostać. I jestem ciekaw, o co chodzi z tym poziomem z lawą. Czy my naprawdę schodzimy już tak głęboko do podziemi Garten of Banban, tego przedszkola, że już trafiliśmy po prostu na lawę, diamenty, emeraldy, złoto? Czy tu już jakieś nawiązanie chyba do Minecrafta troszeczkę wlatuje? Niemniej jednak bardzo ładnie zrobiony trailer. Wiecie, jak to jest? Jedni twórcy robią poważne trailery, inni robią mniej poważne, a inni robią po prostu memy. I to jest właśnie trailer, który przedstawia memy. Już pewnie poznajecie tego małego ludzika. Tak, to jest Smurfcat. Dokładnie tak. Smurfcat w Garten of Banban. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, ale stwierdziłem, że wam to pokażę, bo to wygląda raz, że komicznie, raz, że dziwnie, a trzy, że bardzo creepy, ponieważ nie ma co ukrywać, Smurfcat w tej wersji wygląda dość dziwnie i gdybym go zobaczył w Garten of Banban, to bym powiedział, że to jest postać z Garten of Banban i wygląda bardzo nietypowo. Natomiast ten trailer nazywa się Garten of Banban 3023. Wyobraźcie sobie, że ludzie na przykład żyją teraz po 200, 300, nawet 500 lat i żyjecie sobie jakieś 500 lat później i nagle wychodzi Garten of Banban 3023. To by było totalnie dziwne, niemniej jednak uważam, że jest to najlepiej i najładniej zrobiony trailer fanowski, jaki kiedyś
kiedykolwiek widziałem. Zobaczcie na te tekstury. To wygląda naprawdę nieziemsko. I to by było ciekawe, gdyby na przykład wyszło Garten of Banban 15, gdzie te wszystkie postacie po prostu poleciałyby w kosmos, bo nie ma co ukrywać, to jest jakaś rakieta. Mamy Jovenium, mamy tutaj oczywiście chirurga, mamy armię kapitanów Fiddles, mamy pilociki i to wygląda bardzo, bardzo dobrze, bardzo nietypowo dobrze, bym powiedział nawet.